Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Witam w piękny wrześniowy wtorek. Ta pogoda ma się utrzymać jeszcze przez jakiś czas, a wręcz ma być co dzień coraz cieplej. A taka pogoda sprzyja również wypadom do lasu. A tym bardziej sprzyja, że rozpoczął się na dobre w naszym regionie sezon grzybowy. Także tych wyjazdów w rejony leśne jest coraz więcej, co zresztą widać po parkingach leśnych przejeżdżając przez takie tereny. Także w dzisiejszym odcinku, szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, gdzie można autem czy też innym pojazdem silnikowym wjechać, w jakie drogi, gdzie parkować, w jaki sposób, tak żebyśmy nie spotkali się z jakąś interwencją ze strony służb leśnych. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, to czy można wjechać autem w dany rejon terenu leśnego, czy też nie, wszystko zależy od tego, jakiej kategorii jest dana droga. Oczywiście absolutna możliwość daje nam wjazd po drodze publicznej. Drogą publiczną jest oczywiście każda droga, która prowadzi do jakiejś miejscowości wyznaczona. Najczęściej jest to oczywiście już utwardzona droga, asfaltowa. No ale oczywiście tereny leśne poprzecinane są szeregiem dróg gruntowych. Taka droga, szanowni Państwo, nie musi być asfaltowa, może być gruntowa, ale zazwyczaj takie drogi są oznaczone. W jaki sposób? Czyli może być na przykład drogowskaz prowadzący do jakiejś miejscowości. Może być tablica informacyjna, że to jest dojazd do na przykład jakiegoś ośrodka wypoczynkowego znajdującego się w lesie. Czy też do jakiegoś gospodarstwa znajdującego się właśnie na takich terenach. Pozostałe drogi, szanowni Państwo, znajdujące się na terenach leśnych, warto i należy brać pod kategorię, że to są drogi leśne. One powinny być oznaczone, ale nie muszą. Oczywiście oznaczone w sposób, który Państwo w tej chwili widzą, czyli teren leśny, zakaz wjazdu, nadleśnictwo, ale nie muszą. Ustawa tego aż tak dokładnie o tym nie mówi, nie wymaga. Warto przyjąć, że każda droga w lesie jest to drogą leśną, w którą nie powinny pojazdy silnikowe wjeżdżać. Drogi leśne, szanowni Państwo, również mogą być oznakowane szlabanem, tak jak tutaj stoimy właśnie przy takiej drodze, co prawda z otwartym szlabanem, czyli może jakieś prace konserwacyjne na terenie leśnym panowie leśnicy przeprowadzają, czy też może być oczywiście zamknięty najczęściej. Najkorzystniejszą sytuacją, żeby dojechać bezpiecznie i w właściwy sposób zaparkować auto, to korzystać z parkingów wyznaczonych do tego. Tych parkingów jest troszeczkę w naszym rejonie. Warto się zapoznać z lokalizacją. Jeżeli nie wiemy, gdzie takie parkingi się znajdują, a chcemy w dany rejon się wybrać, warto odwiedzić stronę lasy.gov.pl, gdzie tam znajdziemy takie informacje, wybierając konkretne nadleśnictwo, konkretną lokalizację. Jak już wspomniałem, najkorzystniej skorzystać z parkingów do tego wyznaczonych, oznakowanych. Absolutnie naganną sytuacją jest, kiedy parkujemy właśnie przed taką bramą wjazdową, jak tutaj jest, zastawiając ją i opuszczając pojazd, udając się w las. Szanowni Państwo, drogi takie wykorzystywane są oczywiście przez służby leśne, ale również są to też drogi pożarowe. W przypadku, gdyby wystąpił pożar, no znacznie utrudnimy akcję ratowniczą. Oczywiście, szanowni Państwo, parking nie zawsze jest w tym rejonie, gdzie chcemy się udać. Nawet parkując na drodze publicznej też musimy pamiętać o pewnych rzeczach. Otóż parkując na takiej na przykład gruntowej drodze, oczywiście ustawiamy się maksymalnie do prawej strony drogi, aby jak najmniej tarasować właśnie przejazd. Te drogi są najczęściej właśnie wąskie. I bardzo ważna rzecz, parkując właśnie auto poza parkingiem. Układ wydechowy nasz podczas jazdy, a szczególnie katalizator, do bardzo wysokich temperatur się nagrzewa. W przypadku, gdybyśmy zjechali dość mocno z drogi i
nasze podwozie wręcz szoruje o suchą trawę czy też ściółkę, możemy do tego doprowadzić do tego, że ta ściółka po prostu zapali się od wysokiej temperatury naszego układu wydechowego. O tym musimy bardzo, bardzo pamiętać, parkując właśnie poza wyznaczonymi miejscami. Na przykład, gdy samochód prywatny wyjeżdża z drogi wewnętrznej, gdzie jest zakaz ruchu. Szanowni Państwo, i przed chwileczką byliśmy świadkami złamania takiego zakazu wjazdu, który właśnie obowiązuje na tym terenie. Samochód prywatny za moimi plecami wyjechał z lasu i pojechał w swoją stronę. Samochód zapewne prywatny, nie sądzę, żeby to były jakieś służby leśne. I co grozi właśnie nam wjeżdżającym, złamiącym te ograniczenia kierowcom? Otóż służby leśne mają uprawnienia do tego, aby legitymować osoby łamiące takie przepisy, pouczać ich, a w skrajnych wypadkach nawet wystawiać mandaty karne za złamanie tych przepisów. Mandaty sięgają od 20 do 500 zł nawet za złamanie tych ogólnych przepisów dotyczących wjazdu na tereny leśne. Także, szanowni Państwo, wybierajmy miejsca do parkowania pewne, abyśmy nie musieli spotkać się ze strażnikami, nie być pouczani, czy też wręcz, żebyśmy nie otrzymali mandatu za tego typu wykroczenia. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, wyprawa do lasu, bardzo fajna rzecz, świetny sposób wypoczynku, nie tylko w sezonie grzybowym, bo przecież i cały rok można do tego lasu się wybrać. Zimą również też sporo osób biega na nartach wokół Suwałk, są trasy wyznaczane nawet w tym celu. No ale ten wjazd do lasu obowiązuje, zakazy obowiązują cały rok. O tym musimy pamiętać, patrzeć na znaki. Co mówią? Oczywiście nie parkować na szlabanach, to co mówiłem, przed szlabanami. Nawet nieoznaczone drogi. Traktujmy jako drogi leśne, nie wjeżdżajmy do nich. I cóż, szanowni Państwo, dziękuję Państwu za dzisiejszą uwagę. Życzę przyjemnego odpoczynku na tych terenach leśnych, których wokół Suwałk przecież jest sporo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.